Księga psalmów, Psalm 55. Wysłuchaj Boże mego błagania, I nie garć modlitwą moją. Słuchaj mnie uważniej mi odpowiedz, Smutny jestem w mej próbie, I wzburzony głosem wroga, I uciskiem ze strony bezbożnego. Bo ugodzili na mnie swoją nieprawością i gniewnie oskarżają. Serce kołacze się we mnie, przytłoczył mnie lęk przed śmiercią, przenika mnie strach i drżenie i okryła mnie groza. Mówię, kto mi da skrzydła gołębicy, Bym mógł odlecieć i spocząć, Wtedy bym uciekł daleko i zamieszkał na pustyni, By znaleźć schronienie przed wichrem i nawałnicą. Panie, pogrąż ich, pomieszaj ich języki, bo widzę w mieście nieprawość i przemoc. Jego mury dniem i nocą są przez nie otoczone, złość i bezprawie w jego wnętrzu. W jego wnętrzu zagłada, z jego ulic nie znika ucisk i podstęp. Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, zniósłbym to z pewnością. Gdyby wróg wynosił się nade mnie, ukryłbym się przed nim. Ale to ty człowiek ze mną zgodny, powiernik mój i przyjaciel. Łączyła nas słodka zażyłość, zgodnie chodziliśmy do Bożego domu. Niech śmierć spadnie na nich. I żywcem niech zejdą do krainy umarłych, bo nieprawości są pośród nich w ich mieszkaniach. A ja wołam do Boga, a Pan mnie wybawi. Wieczorem, rano i w południe skarżę się i wzdycham, a on wysłucha mego wołania. Zapewni mi pokój i mnie wybawi od tych, co na mnie nastają, bo liczni są moi przeciwnicy. Wysłucha mnie Bóg, a ich upokorzy, ten, który włada nad wiekami. Bo nie chcą się odmienić i nie boją się Boga, podnieśli rękę na swoich przyjaciół i złamali swoje przymierze. Gładsze od masła są ich usta, lecz wrogość kryją w sercu. Łagodniejsze od oliwy są ich słowa, lecz zadają głębokie rany. Zrzuć swój ciężar na Pana, a On cię podźwignie. Nigdy nie pozwoli upaść prawemu, Ty Boże wtrącisz ich w dół zagłady. Ludzie krwawi i podstępni nie dożyją połowy dni swoich, ja zaś zaufałem Tobie. Jeśli chcesz posłuchać komentarza do tego psalmu, który właśnie wysłuchaliśmy, to zajrzyj proszę do serii Plaster miodu i znajdź tam psalm o numerze, który właśnie dzisiaj był śpiewany. Znajdziesz też odnośnik do niego zaraz na końcowej planszy i tam będzie można tego komentarza posłuchać. Zapraszam.